Nicola wygrała rywalizację o względy Dariusza w Rolnik szuka żony. Jedna z jego krewnych stwierdziła, że kolor włosów miał w tym wyborze zasadnicze znaczenie. Okazuje się jednak, że Nicola nie zawsze była blondynką. W 10. edycji Rolnik szuka żony Dariusz odprawił Marię i Natalię, wskazując na Nicolę jako swoją oblubienicę. Właściwie od pierwszego wejrzenia mieli się ku sobie, mimo że nieco inaczej podchodzą do życia. Ona jest romantyczką, on zaś pragmatykiem do bólu, ale sam przyznał, że wierzy w przyciąganie się przeciwieństw. W jednym z odcinków Nicola poddała chłopaka ostatecznemu testowi. Weszła do miejscowej rzeczki w ubraniu i zaproponowała mu, żeby się do niej przyłączył. Dariusz nie wahał się ani chwili. A jednak, ma chłop jaja. Chciałam sprawdzić, czy masz psychę, wyznała radośnie. Po tym, jak Dariusz dokonał wyboru, rodzina wyprawiła uroczysty obiad na cześć przyszłej pary młodej. Bliscy gospodarza byli pod wrażeniem, jak łatwo Nicola wykosiła konkurencję. Na głos zastanawiali się nad jej atutami. Założyła mu czarne okulary, żeby nic nie widział, stwierdził lekko złośliwie ojciec Dariusza, który nie krył, że jego faworytką była Natalia. W dyskusji pojawiła się także opinia, że swój magiczny urok Nicola zawdzięcza M.I.N. blond włosom. Dariusz nie zaprzeczył. Faktem jest, że uczestniczka show przefarbowała się jakiś czas temu, rezygnując z ciemniejszego koloru. W sieci dostępne jest zdjęcie młodszej Nicoli, na którym prezentuje się nie mniej atrakcyjnie niż obecnie.